Cześć ludzie kochane. Dzisiaj to tak opowiadam trochę o lekach refundowanych za 100%. Czyli lekarz wypisuje receptę, idziesz do apteki, a aptekarka ci mówi, trzeba zapłacić tam 500 czy 400 zł. Na czym to polega? Ale to jest tylko moje skromne zdanie. Przez znawcą nie jestem żadnym. Zaczęło się od tego, teraz tak mi się przypomniało, wczoraj wieczorem, dzisiaj, żeby to powiedzieć. To było ponad rok temu. Do mojej mamy przychodziła na wizytę okulistka. Bardzo dobra pani doktor zresztą, ale przy okazji mówię do niej, pani doktor, czy pani by mi przypisała lek na receptę? A pewnie, jaki lek? Mogę przepisać, dlaczego nie? A no, pokazałem jej pudełeczko. Fajnie, ja panu przepiszę, tylko pan za niego zapłaci 100%, bo ja panu nie wystawię na ten lek, nie napiszę żadnej zniżki. Ja jestem okulistka i nie da rady, a to jest lekarstwo specjalistyczne. Także ja panu wypiszę, i płaci pan za nie 100%. No to dziękuję uprzejmie, zrezygnowałem. I powiem tam u specjalisty, tam moja lekarka specjalistka wypisała mi to refundowane. Właśnie. I jak w jednym ze swoich filmów już mówiłem, leki od pulmonologa też przepisywała mi moja lekarka rejonowa, pulmonolog, przepisała, to ja dostawałem za darmo. Tam parę groszy zapłaciłem. Nie za darmo, ale parę groszy. Cała siata tych dysków wdechowych, inhalatorów, 20 zł. A jak mi przepisała moja lekarka rejonowa, to ja za to samo, czyli siateczkę leków, dyski, inhalatory, zapłaciłem 100, ponad 100 zł. I mówię, jak to możliwe? Dlaczego pani wypisuje mi takie drogie leki? To nie są drogie leki. Tylko, że u mnie nie ma pan żadnej refundacji. Bez jakiej paki? Jeżeli lekarz specjalista napisze na kartce, oni teraz to na komputerze drukują te kartki, jeżeli napisze, że pan takie leki w ogóle bierze i jest pan chory, ja panu wystawię na refundację. Oczywiście, że tak. Ale ja muszę mieć podkładkę. A nie tak, że ja panu wypisuję i pan już ma refundację. Tak nie jest. Tak samo jak i było z moimi lekami teraz ostatnio. Parę dni temu było, znaczy lekarza tego swojego odpadaczki byłem parę tygodni temu, ale parę dni temu dostarczyłem lekarce rejonowej. Jakie w ogóle leki ona powinna mi przepisywać? Jakie może mi przepisywać? Bo jakie ja potrzebuję? I jakie są refundowane, jakie tam są? Nie refundowane. To na tym według mnie polega właśnie, bo miałem na sobie taki przykład. Więc nie ma co iść na łatwiznę. Idę do lekarza rejonowego, proszę mi wypisać to, to i to. Lekarz wypisze to, to i to, ale oczywiście za 100%. Tychże jest do apteki, a tam ci jak powiedzą cenę, to zmieniesz. I dlatego warto jest poświęcić troszkę czasu, iść do swojego lekarza specjalisty i powiedzieć, niech on wypisze to na kartce, co ja mam brać, jakie leki moje są refundowane. I to jest informacja właśnie od specjalisty do lekarza pierwszego kontaktu, że pacjent taki bierze leki te, które jemu ratują życie. I te leki są refundowane. No i tak mniej więcej na chłopski rozum
wytłumaczyłem i myślę, że niektórzy to zrozumią, o czym ja mówię. To na razie tyle. Trzymcie się. Cześć.